Witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mam do zaprezentowania kilka narzędzi. Jest to taka mega paczka narzędzi z Lidla. Może nie taka duża, ale kilka tych narzędzi jest. Przede wszystkim skupię się na luksomierzu. Tutaj mam takie urządzenie, które bada pole magnetyczne. Ciekawe, jak to działa. Na zdjęciu tu jest mikrofalówka. No ale ciekawe, jak inne urządzenia reagują z tym urządzeniem. Dodatkowo zobaczymy, co tu mamy za 17 zł w takim pudełeczku. Co to za bity tutaj mamy. Tu również 17 zł. Fajne pudełko, bo takie poręczne. Łatwo wszędzie je włożyć, schować gdzieś do przenoszenia. Idealne do kieszeni. I też fajnie, nic nie wystaje. Można je położyć. Jeszcze mamy tutaj takie sznurki, jakieś budowlane. Też ciekawa rzecz. Nie mam żadnej mikrofali, żeby to zmierzyć, ale zobaczymy, czy jakieś inne urządzenia będą na tym coś pokazywały. Do pomiaru pola elektromagnetycznego urządzeń takich jak telewizory, komputery, kuchenki mikrofalowe, lodówki, odkurzacze. Prosta ocena za pomocą czterostopniowej skali, niskie do wysokiego promieniowania. Wraz z instrukcją i bateriami 1x 9V 6LR61. Bateryjka, instrukcja obsługi. No i to urządzenie jest dosyć spore. Ja myślałem, że to takie małe urządzonko. Tutaj mamy te diody. W łatwy sposób otwierana klapka, nie trzeba żadnych śrubokręcików. No tutaj w instrukcji mamy tak, jeżeli świeci tutaj ta dioda czerwona na czerwono, to jest niebezpiecznie. Więcej niż 20 mg. Później, jeżeli mamy poziom czerwony i pomarańczowy, no to jest duże niebezpieczeństwo, od 10 do 20 mg. Żółty, poziom żółty to jest średni i poziom zielony to jest niski. I trzeba trzymać ten przycisk wciśnięty cały czas i przyłożyć czujnik. To jest pewnie tutaj czujnik do tam mierzonego jakiegoś urządzenia. Mam tutaj drugi telefon, ale on jest bez sieci, bez internetu. Po włączeniu zobaczmy, czy w ogóle on coś tutaj pokaże. Coś tam mruga, jakaś zielona dioda. Zobaczmy mały router, który ma połączenie z internetem. Zobaczmy, czy to promieniuje, jak jest wyłączone. Przy wyłączonym w ogóle to nie działa. Nic nie promieniuje. Zobaczmy, czy się teraz coś pojawi. O, zobaczcie, aż do, przy uruchomieniu dochodzi aż do samej góry, do niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego. Ale tylko w momencie, kiedy się uruchamiało. Teraz się łączy. Nie wiem, na ile to urządzenie jest wiarygodne i prawdziwe te pomiary są. Myślę, że jeżeli takie wypuszczają coś na rynek, to jakieś tam prawdopodobieństwo jest. Teraz się tutaj połączyło z siecią Play. Wszystkie diody mrugają przy połączeniu. Jak oddalam,
to znika. Teraz nawet nie przykładam, zobaczcie, wychodzi na poziom średni. I gdzieś tu w tym miejscu teraz oddalone, to jest ten poziom pomarańczowy, to co mówiłem na początku, a jak przybliżam, to już jest niebezpieczny. Czyli morał z tego, żeby to daleko mieć od głowy, jeżeli tam gdzieś śpimy. Bo tak to jak jest przy takiej odległości, to się nic nie dzieje. Ale tu jest jakieś największe pole elektromagnetyczne, w tym miejscu, bo nawet nie tu gdzieś, tylko tu. Ciekawe, czy ktoś ma takie urządzenie i sprawdzał już, jak jest u Was, czy w innej sieci też tak jest. Tutaj zeszło nawet do tej żółtej diody. A ciekawe, jak uruchomię teraz telefon, internet. Bo tak to on tutaj nie... Tak to on nie wykazywał. Włączymy Wi-Fi. O, widzicie? Też to jest niebezpieczeństwo, bo mrugają te dwie diody. Ta czerwona też gdzieś tutaj, gdzie łapie sygnał pewnie. Tu jest to promieniowanie elektromagnetyczne. Nie wiem, na ile to promieniowanie magnetyczne jest szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli możecie, to napiszcie w komentarzu. Ale jeżeli mam połączenie tutaj z internetem, to tu wykazuje, jak przybliżę. Te najwyższe wartości. Fajna sprawa. Miałem tylko luksomierz zbadać, a to mnie bardzo zaciekawiło. Zbadajmy jeszcze tym urządzeniem do badania pola elektromagnetycznego pracę tego silnika małego indukcyjnego na 230 V. Taki mały silniczek indukcyjny, a jakie wytwarza, no zgodnie z instrukcją, niebezpieczne pole magnetyczne i to jeszcze z jakiej odległości, zobaczcie. Tu się świeci, wszystkie diody się świecą i one nie mrugają tak jak przy telefonie. Oddalam jeszcze. Bardzo silne pole elektromagnetyczne. Odległość około 0,5 metra. I dopiero spadło na tą kontrolkę w pełni świecącą pomarańczową. No i z około 30 cm, 40 już jest silne pole elektromagnetyczne. Powyżej 20 mg. A sprawdźmy ukośnicę marki Parkside. Silnik komutatorowy, szczotkowy. Czy taki silnik potrafi wytworzyć takie pole elektromagnetyczne jak ten silnik indukcyjny, malutki? To jest silnik o dużej mocy. Ten mały silniczek to miał, zaraz Wam powiem, 2710 obrotów na minutę, tylko 90 W.
1200 W i wytwarza mniejsze pole elektromagnetyczne niż ten silnik indukcyjny. Zobaczcie, bo tu jest teraz odległość około 30 cm, a tamten miał 40 cm i już świeciło się na czerwono, a ten... Dopiero pełny czerwony jest z odległości około 20 cm. Czyli jeżeli trzymamy tutaj rękę, to niebezpieczne pole magnetyczne cały czas oddziaływuje na naszą rękę, na naszą dłoń. Dlatego, że przy 20 cm tu jest bliżej, 10 cm do ręki. Cały czas się opieram po prostu na tej instrukcji, że pisze tam, że przy tym czerwonym polu to jest niebezpieczne pole magnetyczne. Tak tam pisze. Pole elektromagnetyczne. To słuchajcie, żeby nie był za długi ten film, to dzisiaj będzie tylko o tym urządzeniu. W opisie będą parametry podane tego urządzenia. Fajne, podoba mi się to. Jeżeli to jest prawda, musi ktoś jeszcze to potwierdzić, że to jest dobre i działa dobrze. A w następnym filmie omówimy luksomierz. Zobaczmy jeszcze te bity, jakie tutaj mamy. Trzeba otworzyć to pudełeczko. No i mamy tutaj bity PZ, PH. I z tej strony mamy od najmniejszych imbusy i takie gwiazdkowe T25 bodajże. T25 największy. Fajny zestaw, pożyteczny. Jeszcze tutaj ma fajną tą cienką szyjkę, że mamy lepszy dostęp tam w różne miejsca. A w drugim pudełeczku tamte mieliśmy długie bity, a tutaj mamy krótkie bity. Tu jest jeszcze dodatkowo taka redukcja do przedłużek, czy tam do innych takich elementów. Bity płaskie, PZ, PH, T i również tutaj mamy te imbusowe, sześciokątne. I mamy sznurki takie budowlane w różnych kolorach. Długość 50 metrów. Wytrzymałość 20 kg, średnica 2 mm. Także z góry zapraszam już na test z tego urządzenia. Tu wiemy, o co chodzi. Różne elementy sobie możemy sprawdzać. Mikrofalówka, ciekawy jak wypada. Nie mam takiej mikrofali, żebym ją sprawdził, ale mogę coś jeszcze sprawdzić tym. Mogę mianowicie sprawdzić właśnie taką zgrzewarkę. Ta zgrzewarka posiada transformator właśnie z mikrofali własnej konstrukcji. Przy wyłączonym tutaj się nic nie dzieje. Uruchamiam teraz i zobaczcie, jakie jest pole elektromagnetyczne samego transformatora, z jakiego daleka, od razu, bez użycia tego, tylko samo włączenie powoduje takie silne pole elektromagnetyczne. A oddalmy to. Powiem wam, że z 1 metra i obniżyło się na światełko pomarańczowe. Z 1,5 metra jest światełko żółte. Czyli bardzo silne pole elektromagnetyczne ten transformator tutaj wydaje. Już nawet nie chcę mówić, jak zrobię zwarcie, jakie musi być. Miernikiem cęgowym, mierząc właśnie
tutaj ampery, wychodziło tutaj ponad 900 amper. Jest film u mnie na kanale. Także to przekracza zakres w ogóle pomiaru. Taki transformator. Tylko przy samym włączonym do sieci. Ona słychać jak buczy. Ciekawe jak taki wentylatorek emituje takie pole elektromagnetyczne. Się dopiero zaświeca czerwona dioda, jak damy przyłożymy przy samym silniczku. A na przykład taka wiertarka. No tu jak widać świecą się wszystkie diody. Zobaczmy piłę szablastą. A jaka jest jego szkodliwość i w ogóle jakie są skutki długiego oddziaływania tych fal? No to już pewnie czas pokaże i czas pewnie działa na niekorzyść człowieka.